wybrać jeden dowolny blok z Minecrafta i zrobić z niego narzędzie! Co by to było? Ja bym na przykład wybrał blok subskrypcji, który podobno dostaje każdy, kto ma u mnie suba! Znaczy, nie wiem, czy to jest prawda, ale możesz to sprawdzić! Więc zostaw go właśnie teraz i koniecznie oglądaj do końca! Ogłaszam oficjalny koniec nudnych narzędzi w Minecrafcie! To znaczy wszystkich oprócz żelaznych? Mam nadzieję, że to jest jasne, lol! Jeśli ktoś z was pomyślał nawet o tym, żeby usunąć żelazny kilof, oj, nie! Nie ma dla was ratunku! Nic więc dziwnego w tym, że aby móc stworzyć narzędzia ze wszystkich możliwych bloków, potrzebuję do tego żelaznego miecza i trochę kamienia! Najbardziej podstawowe elementy w historii człowieka! Czy żelazo nie mogłoby być jak drewno, wiecie, że dałoby się je zdobyć na zewnątrz bez żadnego innego kilofa? Taki świat byłby piękny! Dobra, ale póki to jest niemożliwe! Poradziliśmy sobie inaczej, pozdro! A więc na co były nam te wszystkie starania? Już tłumaczę, tylko przepalę kobla! Od razu lepiej! Otóż tak się składa, że korzystając z gładkiego kamienia i żelaznego miecza, możemy skraftować prawdopodobnie najbardziej epicki item w historii! Oto zamieniacz bloków na bronię! To jest dosłownie jego nazwa, ja bym to zrobił trochę inaczej! Bloków bronią zamieniacz 3000! Dobra, może jednak zostańmy przy oficjalnej nazwie. Tak się składa, że ten piękny zamieniacz ma magiczne moce! Mogę włożyć do niego jeden z kilku bloków i nasze mózgi automatycznie się rozwalą! Pytanie tylko, co chcielibyśmy tam włożyć? Mam taką jedną nieśmiałą propozycję, ale potrzebuję do niej żelaznego kilofa. Czy włożenie tam bloku złota to jest dobry pomysł? Znaczy ja wiem, rozumiem, prawdopodobnie wy wrzucilibyście tam TNT, tak! Ale ja póki co muszę myśleć o swoim bezpieczeństwie! Więc na rzut numer jeden proponuję wow, diamenty! Nie, no dobra, diamentów to ja jeszcze nie proponuję, bo na to mnie akurat nie stać. Ale blok złota albo blok lapisu, mówię wam, to jest to! Nawet jeśli broń zrobiona ze złota nie brzmi jak najbardziej fascynujący pomysł na świecie, dajmy się tej maszynie wykazać, zanim włożymy w nią TNT i wysadzimy ją w powietrze. Dobra, to tak, szybka akcja. Wy się tu zajmujecie blokiem złota, ja w tym czasie zrobię sobie blok lapisu i proszę państwa, rozwalamy tę grę. Już się boję, co to może powstać, let's go. O nie, co to jest? Wyrzutnia Mr. Beasta. Kliknij prawe, mamy wyrzucić Mr. Beasta, który eksploduje i zamieni się w lód. W sensie w lód przez T, nie przez D. Znaczy co? Czy to jest w ogóle dobry pomysł odpalać go w środku kopalni? Dobra, tu jest dużo miejsca, lecimy z tym koksem. 3, 2, 1, Mr. Beastie, lecisz w te... Nie! Co to jest? Nie, to nie będę za dużo. Czy to jeszcze w ogóle jest prawdziwe, czy walnąłem głową w drzwi? A wiecie, że bardzo lubię spędzać czas z drzwiami, więc to drugie jest bardzo prawdopodobne. Nie, no nie wierzę, jestem bogaty. A to wszystko przez to, że rozbiłem Mr. Beasta o ścianę, chcę więcej. Nie wiedziałem, że rozbijanie Mr. Beasta o ścianę może być tak przydatne w życiu. Ale zaczynam to powoli doceniać, dziękuję bardzo. Chyba znalazłem moje nowe hobby. Czy to już przypadkiem nie podchodzi pod Fame MMA? Ej, czysto w teorii walczyłem właśnie z innym youtuberem i rozbiłem go o ścianę. Czy to nie jest sukces? Niesamowity jest ten family friendly content, oby więcej. Dobra, nic nie słyszeliście, okej? To jest tylko kraina ze złota, która pojawiła się tu bez powodu. Za to ja mam powód, aby wziąć blok lazurytu, wrzucić go do środka i stworzyć z niego. Okej. Znaczy, no akurat nie tego się spodziewałem, szczerze mówiąc. Wkładając blok lapisu do maszyny, która zamienia wszystko w broń, spodziewałem się czegoś innego niż zamienienie go na mniejszy blok lapisu. Ale okej, buja. Jak kliknę prawym, to mnie powinno, wow, teleportować. Brzmi fair, podoba mi się to. Tam gdzie patrzę, tam mnie teleportuje. Jestem za ciekawy, czy potrafi mnie teleportować do serca drzwi. W sensie, że co? Nieważne. Za to kiedy będziemy shiftować, stanie się... Ej, co to było? Czy ja strzeliłem jakąś niebieską kupą z oczu? O, stary, przydasz mi się. Bo patrz, ja mam ogólnie jakieś rozwolnienie i robię takie rzeczy, tylko że w drugą stronę. No i teraz w końcu rozmawiamy. No i mam dylemat, nie wiem, czy bardziej lubię walenie Mr. Beastem o ścianę, czy jednak niebieski laser. Póki co zostawmy oba. A ja serdecznie zapraszam was pod ziemię, bo nasza szanowna misja się jeszcze nie skończyła. Potrzebuję bloku ametystu, dziękuję, pozdrawiam. W sumie spodziewałem się, że to będzie trochę trudniejsze. No cóż, ale mamy już broń z lapisu i ze złota, czyli z dwóch bardzo niedocenianych materiałów w Minecrafcie. To czemu by nie rozszerzyć tej listy o trzeci najbardziej niedoceniany blok w tej grze. No i to mi się podoba. Widzicie, powiedziałem, że jest niedoceniany i co, od razu mnie docenił. Nawet nie muszę czytać, co ta różdżka potrafi. Lepiej sprawdźmy ją w boju. Siema zombiaki, co tam u was ciekawego? Wow! Strzelam kryształami! I to dosłownie kryształami, bo nie jednym, tylko trzema naraz! A kiedy trafi
trafi już jakiegoś moba, to te kryształy go obrabiają, aż go nie zabiją. Czy to przypadkiem nie jest zbyt OP? Siema, Endermanie, co tam u ciebie? Opowiadaj, opowiadaj, póki masz czas, stary. No właśnie, mając w ręce to cudo, czas staje się bardzo ważną rzeczą. Dlatego, że wszystko, co nim zaatakuje, ma go bardzo mało. Ej, ale mogę jeszcze kucnąć i strzelać kolejnym laserem, let's go! Czy ja właśnie nie stałem się niezniszczalny? Dobra, wiemy już, co robią słabe itemy, więc chyba w końcu czas przestać się ograniczać. Zamiast łączyć jakieś żałosne ametysty, czas wkroczyć na poziom diamentowy. I wiecie co, ja się tego nie wstydzę. Ja wiem, wiem, żelazo żelazem, ale czasami trzeba powiedzieć, że diamenty na tym świecie też są potrzebne. I mam nadzieję, że za chwilę przekonamy się po co. 9 diaksów jest, oznacza nic innego jak blok. A on może dać nam właśnie... O nie, o nie. No tego to się nie spodziewałem. Gigantyczny diamentowy kill-off. Plus 24 do obrażeń. Co ty robisz z moim mózgiem? Jak niszczysz tak rzeczy, to jak niszczysz bloki? To było pytanie retoryczne. Wszyscy wiemy, jak niszczy bloki. Tak, niszczy bloki. Teraz to już naprawdę nie wiem, czy wolę rzucanie Mr. Beastem o ścianę, czy wielkie kill-offy. Ale za to wiem, że tego pana to ja mam na hita. Pozdrawiam cię. Wow, wow. Walczenie tym czymś to nie jest dobry pomysł. Po cokolwiek nie walnę, to zniszczy pół świata. Ale okej, okej, niech będzie. Jestem w stanie to zaakceptować. I wiecie, co wam powiem? Zbieramy nasze śmieci, idziemy na powierzchnię, bo to właśnie tam czeka nas rewolucja, bo ja już naprawdę w podziemiach osiągnąłem wszystko, co się tylko dało. A może to źle, że się skupiam tylko na takich potężnych itemach? Może powinienem też spojrzeć na coś takiego, wiecie, bardziej przyziemnego, jak na przykład glina, tak? To jest świetny pomysł, panie żelazny. Przecież z gliny można zrobić wiele niesamowitych rzeczy. Ale w sumie to znam tylko jedną, cegły. Ale przynajmniej z cegieł można zrobić blok cegieł, a z bloku cegieł nic innego jak kolejną, co to jest? Młotek? Tak, wkroczyliśmy właśnie na etap młotków. Nie, no nie wierzę, przed chwilą wielkie diamentowe kill-offy, wyrzutki Mr. Beasta. A teraz młotek zrobiłem, tak dokładnie, młotek, którym mogę rzucać cegłami. To jest dosłownie spełnienie moich najskrytszych marzeń, zawsze chciałem zabić świnie cegłą. Wow! Co jest, tego nie było? Chcecie mi powiedzieć, że jak walnę cegłą jakiegoś przeciwnika, to obuduję go wielkimi cegłami, tak? To chyba czas, żeby ulatkać się z tego świata. Idziemy do Netheru. Jeśli wszystkie te przygody przyniosły mi póki co tyle zabawy, to już się boję, co będzie dalej. Ja naprawdę nie chcę pomocy. Przecież to się nie może skończyć dobrze. Nie wiem, zabuduję się ścianą z cegieł po drodze. Dosłownie wszystko zaczyna być możliwe. Dobra, mamy to Nether. A on oznacza tylko jedno. Śmierć, okej, rozumiem, rozumiem, to też. Ale przede wszystkim nowe kierunki rozwoju. A przynajmniej tak nazywamy eksperymenty, aby ładnie brzmiały. Wow, dlaczego to jest płot? Kawałek płota z magmy. Wow. Nie no, mam nadzieję, że to jednak nie jest płot. Mokmowa pięść. Co to są te wszystkie siły, które właśnie dostałem? Mocno, będzie jeszcze mocniej. Ale do tego potrzebuję Soul Sandu. O, dokładnie, o wilku mowa. Cześć mały, co tam u ciebie? No i od razu dzień staje się lepszy, bo jak włożę to do mojej przemieniarki, oficjalnie otrzymam ostatni element naszej układanki. Jabłko dusz. Jeśli dobrze rozumiem, to jak je zjem, to stanę się w sumie winerem. O, o, ho, ho. I to bycie winerem jest ostatnim elementem tej układanki. Osiągnąłem już wszystko, pokonałem Mr. Beasta, zostałem winerem. O, do tego z oczu strzelam ogniowym laserem. Więc lepiej zostawcie łapkę w górę, bo z tymi mocami nie warto zadzierać. Oby widzimy się jutro w kolejnym odcinku, siema. Wow, a przed sobą masz właśnie teraz przekozacki film. I mówię o tym po prawej stronie, bo właśnie tam sprawdzaliśmy najdziwniejsze seedy w historii Minecrafta. Nie wierzysz mi, tak? Wydaje ci się, że widziałeś dziwniejsze. Ojojoj, to lepiej kliknij film po prawej i przekonaj się sam.